Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejny program Bliżej Boga. Dzisiaj ze mną dwie osoby. Pani Wanda i pani Ela. Dlaczego tu jesteśmy i o czym będziemy chcieli rozmawiać, to myślę za chwilkę moi goście tutaj przedstawią. Świecki Instytut Elianum. No brzmi to rzeczywiście zagadkowo, myślę, dla większości telewidzów, no ale w ogóle skąd to, jak to i dlaczego? Pani Wando, świeckie instytuty, niezakonne, zakonne, no w ogóle o co to tutaj chodzi? Co to takiego? Księże proboszczu, my nie jesteśmy zakonnicami, a jesteśmy osobami konsekrowanymi. W 1948 roku Pius XII swoją bulą ogłosił nowy typ życia konsekrowanego, mianowicie instytuty świeckie. I my właśnie do takich należymy. Powstaliśmy mniej więcej, bo to tak różnie bywało, on się tworzył w jakiś sposób, lata koniec 40., początek 50., kiedy to świętej pamięci ojciec Józef Prus na kapitule w Rzymie spotkał się z ojcem Eugeniuszem, Francuzem, obecnie już kandydatem na ołtarze, założycielem Instytutu Notre Dame de Vie, francuskiego instytutu, i zaproponował ojcu przeszczep tego instytutu na teren Polski. Ponieważ w czasach komunistycznych to się nie udało. Notre Dame de Vie ma roczny nowicjat zamknięty i po prostu osoby, które miały wyjechać na kontynuowanie nowicjatu, nie dostały dokumentów. Tak to się jakoś odłożyło. Przyjechał generał karmelitów do Polski, była wizytacja Karmelu i wtedy to właśnie postanowiono, że będzie się tworzyć polski instytut. Tak generał zadecydował, ojciec Prus, z którym zaczął współpracować ojciec Herubin Pikoń, to zaczął pomału powstawać i tworzyć się właśnie Świecki Instytut Karmelitański Elianum. No i taka jest historia początków. Takie początki. Pani Elu, no bo rzeczywiście myślę tutaj dla telewidzów jest to bardzo ważne. No są to kobiety normalne, oczywiście przepraszam za to określenie, ale w tym sensie, no mówimy tutaj właśnie instytut, mówimy też jakiś tam, jakaś forma też, no jakby życia zakonnego, a jednak osoby świeckie, żyjące w świecie, żyjące zawodowo, no absolutnie byśmy powiedzieli, no jakby, nie wiem, życie ukryte Pana Jezusa w Nazaret, no bo tak, taka myśl mi pierwsza tutaj przychodzi. No, słyszymy o historii, no a jak to w ogóle, no wzięło się tam gdzieś, no nie wiem, w sercu tych oto kobiet, które tutaj przede mną siedzą. Więc ta forma życia konsekrowanego jest, ja myślę, bardzo taka istotna w świecie, dlatego że można w świecie zrobić bardzo wiele poprzez to swoje świadectwo życia i w jaki sposób to ciasto, że tak powiem, ja to tak nazywam, że to drożdżowe ciasto powiększa się właśnie w tych momentach, kiedy ja w jaki sposób żyję w środowisku, które nie wie o tym, że ja jestem osobą konsekrowaną, prawda? I to mi się wydaje, to jest cała idea instytutów świeckich, żeby poprzez swoją formę życia, poprzez świadectwo życia dawać to świadectwo światu, które no, w każdej epoce było bardzo istotne i ważne, ale myślę, że żyjemy w świecie, kiedy nie zawsze forma życia zakonnego już odgrywa taką rolę, jaką odgrywała kiedyś. I myślę, że działanie Ducha Świętego jest tak wspaniałe, że w każdej epoce znajduje taką formę życia, że by ona bardziej przemawiała do współczesnego świata. Dobrze, no na pewno to jest właśnie ta inność i no może nie każdy, tak bym to powiedział, mieści się w konwencji tego właśnie życia habitowego, klasztornego. No i tu jest właśnie to coś innego.
Przede wszystkim, co nas oddziela od zakonów? Strój i to, że nie mieszkamy wspólnie. Możemy mieszkać wspólnie, ale nie jest to kwestia wymagana. To jest jedna różnica. Natomiast no, wydaje mi się, że różnice poza tym nie są inne. Oddanie się Panu Bogu poprzez śluby jest niesłychanie ważne w świecie, zwłaszcza dzisiejszym. I tak jak powiedziała Ela, rzeczywiście myślę, że Duch Święty ma niesamowite pomysły i to też był jakiś niesamowity pomysł, jeśli chodzi o instytuty. No, składamy normalnie śluby, tak jak składają je zakonnice, posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. U nas jeszcze jest dodatkowo przyrzeczenie pokory. I myślę, że to jest jednak ogromna różnica w świecie. Matka Boża i Rodzina Święta żyła też w świecie, dając niesamowity przykład swojego życia. I w dzisiejszym czasie ta forma życia jest chyba no, bardzo istotna. Osobiście, ponieważ no, brałam udział w wychowaniu wielu naszych młodszych współsióstr, wydaje mi się, że wszystkie wybierały tą formę życia dlatego, że chciały pozostać w świecie z ludźmi. I w tym właśnie świecie, taki jaki on jest, w swoim zawodzie, bo różne zawody zresztą reprezentujemy, w swoim zawodzie dawać świadectwo tego, że również w dzisiejszym świecie jest to możliwe i nie tylko możliwe, ale jest to radosne dawać świadectwo życia ubogiego, posłusznego i czystego. Padło tu już kilka razy właśnie, że istnieje forma życia w instytutach. No właśnie, bo my będziemy chcieli powiedzieć o bardzo konkretnym tutaj instytucie, tym Elianum, karmelitańskim duchu. Bo są też jeszcze właśnie inne. Tu absolutnie my nie jesteśmy w stanie wszystkich omówić. I tu właśnie dlaczego teraz Elianum, dlaczego ten duch karmelitański, bo myślę, że coś też i was, drogie Panie, skłoniło do tego, żeby to stało się właśnie bliskością życia. Ja myślę tak, naszym wzorem czy patronem Instytutu jest przede wszystkim święty Eliasz, który powiedział o takie piękne hasło. Tak. Żarliwością rozpaliłem się, chwałem Pana Boga z zastępów. I myślę, że to jest takie hasło, które przyświeca całemu Karmelowi. Ta ustawiczna pamięć na obecność Bożą, to, że ja nigdy nie jestem sama, dlatego też moje życie jest zawsze szczęśliwe. Nie, że ja jestem jakaś, jak to dzisiaj mówią... Są singielki. A czyli wy nie jesteście singielkami? Nie jesteśmy singielkami. A, no proszę, czyli się teraz... Czyli to jest... A to ja jeszcze może też to rozróżnię, że można być samemu, ale nie być samotnym. I to jest jeszcze właśnie też to rozróżnienie. No ale właśnie, no nie być singielkami. Dobrze, to może już teraz wejdźmy w takie bardzo osobiste. No to od kiedy to ta mała Ela, czy już dojrzała Ela, no w ogóle o czymś takim się i dowiedziała, i pomyślała, no i w to wszystko się zaangażowała. Znaczy myślę, że ja już jakieś takie... Myślę, że w szkole podstawowej w jakiś sposób o takim powołaniu myślałam. Nie umiałam je nazwać po imieniu. Bałam się, żeby Pan Bóg mnie nie powołał do życia zakonnego. Bałam się życia zakonnego. Oj, to myślę tutaj dla naszych telewidzów i słuchaczy, i to szczególnie tych młodych, no wybrzmi jak prawdziwe świadectwo. Nie, nie, dobrze, mówmy o swoich obawach, pobożności, religijności i tego typu obawy też są całkiem naturalne. Pochodzę z rodziny wielodzietnej, nas było sześcioro. Miałam wspaniałą mamę, mówię o niej, że była święta i myślę, że w jakiś sposób z modlitwą byłam wcześniej związana, natomiast był taki okres w moim życiu, kiedy mówiłam mamie, że jest XX wiek, że mamo jest XX wiek, w związku z tym ja wiem, że ty masz dla mnie dobre rady, no ale wiesz, no po prostu. No i
był taki moment, że ja sobie już uświadomiłam, jakoś tak siódma, ósma klasa, aha, w ogóle to trzeba zacząć tak, że w pierwszej klasie szkoły podstawowej, jak umiałam czytać, patrzę w książeczce do modlitwy, modlitwa o dobrego męża. Więc zaczęłam się modlić, no trochę mnie to bawiło oczywiście, ale zaczęłam się modlić o tego dobrego męża i myślę, że Pan Bóg mnie doskonale wysłuchał, bo w momencie, kiedy już dojrzewałam, sobie to bardzo mocno uświadomiłam, że chyba ten dobry mąż idzie w innym kierunku, to znaczy, że ja chyba gdzieś ten Pan Bóg się pojawił, już tak bardzo bym powiedziała mocno. Tylko jak mówię, bałam się życia zakonnego i czasami jak widziałam zakonnicę, to przechodziłam na drugą stronę. I sobie myślałam, Boże, tylko nie życie zakonne. I pamiętam pierwszy raz, jak byłam na rekolekcjach w Zakopanem, to był taki turnus już, Czarna Zakopane. I tam spotkałam siostrę zakonną i ona mi mówi o swoim życiu zakonnym. I ona mówi, że ona też przechodziła na drugą ulicę. Ja mówię, siostro, ja też przechodziłam na drugą ulicę, bo we mnie pozostał taki lęk. I jak ona swoje to świadectwo powiedziała, to sobie myślę, matko, no to Panie Boże, zlituj się, chyba mnie nie powołasz do życia zakonnego, bo ona też mówiła, że ona przechodziła na drugą stronę ulicy, no a znalazła się w zakonie. No ale myślę, że już pierwsze rekolekcje pomogły mi jakoś bardzo uświadomić to, że instytut, że właśnie życie w świecie jest dla mnie. Ja pierwszy raz pojechałam na rekolekcję, mając 18 lat, no i sobie uświadomiłam, że to jest to, czego szukałam. Oczywiście ja mam nadzieję, że powiedzmy tutaj wszystkie wspólnoty żeńskie szczególnie, no bo jeśli jestem tutaj przed drogimi, szanownymi paniami, no nie będą miały do nas pretensji, że my teraz mówimy, boimy się tego, wy się też boicie. Nie, po prostu takie są odczucia i one były bardzo prawdziwe, one były bardzo słuszne, a Pan Bóg też pokierował tym życiem, myślę, i pani Wandy, i pani Eli właśnie w tenże sam sposób. Byłyście potrzebne w świecie, byłyście potrzebne. Pani Wando, może nie trzeba zdradzać szczegółów, ale przecież to życie w świecie, jakież ono było i myślę nadal jest bogate. Jest nie tylko bogate, ale jest piękne, księże proboszczu. Ono, tak jak już powiedziałam, ja nigdy nie czuję się sama. Ja nigdy nie jestem sama. Ja zawsze mam świadomość tego, że on jest ze mną. On przez duże O, oczywiście. Ja mam tą świadomość, że jest ten, z którym się związałam, najbardziej mnie umiłował, że to jest największa miłość mojego życia. I ja będę, jeżeli Pan Bóg pozwoli, to w czerwcu będę obchodzić 50-lecie swojej profesji. Więc tak się nad tym zastanawiałam niejednokrotnie, myślę sobie, moje życie było i jest nadal szczęśliwe. Bo nawet jeżeli jestem chora, to ja wiem, że chorobę, wszelkie inne jakieś doświadczenia życiowe można tak wykorzystać, że one są zbawcze dla innych ludzi. A to jest też element naszego powołania, bo instytuty są powołane przede wszystkim też dla apostolstwa. Tak to Ojciec Święty sformułował wtedy. Także no, jest to wielka radość, że swoją pracą zawodową, a również i taką pracą apostolską mogłam służyć ludziom, mogłam służyć Jezusowi przede wszystkim na pierwszym miejscu. No a w jakiś sposób również zbawiać świat. Jest to może wielkie słowo, ale tą jakąś cząsteczkę swojego cierpienia i swojego życia do tego dodawać. Pani Elu, złoty jubileusz. U Pani jak to wygląda? Ile to już rzeczywiście lat od złożonej profesji? To znaczy 28. No czyli to jest rzeczywiście szmat czasu. Ja może jeszcze wrócę tutaj do Pani Wandy. Pani Wando, jeśli 50 lat, to niestety, no albo też i wielkie szczęście, był to ten czas trudny, ten czas dziwny, ten czas, który, no myślę, dzisiaj ludzie młodzi, nawet o nim już nie myślą i nie wiedzą, a ci starsi powiedzą, to jak ona to zrobiła, bo przecież to jednak było publiczne stanowisko pracy, to była publiczna instytucja i tutaj taka forma życia właśnie, no tego konsekrowanego. Tak, to były czasy trudne i dlatego myśmy musiały przysięgać
przysięgać na Boga, że nikomu nie powiemy o naszym powołaniu. Mogłyśmy to czynić tylko za pozwoleniem, i to za pozwoleniem kapłana, który był opiekunem wtedy Instytutu, no bo groziło to oczywiście, były wypadki w innych instytutach, że siostry z tamtych instytutów były aresztowane, straciły pracę, no więc było to wtedy bardzo niebezpieczne. Uważano nas za piątą kolumnę Watykanu, tak, no oczywiście SB nas kontrolowało, także musiałyśmy rzeczywiście, i dlatego myślę, że przez tyle lat wiadomość, czy może nie tyle wiadomość, ile sprawa instytutów się nie przebiła na zewnątrz. Niektóre instytuty do tej pory uważają, że tajemnica ich powołania pomaga im w apostolstwie. U nas jest tak powiedziane, że nie musimy dotrzymywać tajemnicy, jeżeli to nie jest potrzebne, ale oczywiście też nie głosimy całemu światu, że jesteśmy osobami konsekrowanymi. Bardzo dziękuję, naprawdę. Oczywiście można tak w takich bardzo ważnych myślach i może nawet jakieś zaproszenie też jeszcze świadectwa dla tych młodych, którzy może właśnie czekają na coś takiego. To znaczy, nie wiem, ale chciałabym dopowiedzieć to, że ja myślę, że jak człowiek odnalazł swoje powołanie, to jest, nawet jeżeli trudności nie jest mniej, a może czasami więcej, w związku z różnymi sytuacjami, to jest przeogromnie szczęśliwy. I ja myślę, że jak mówię, czasami sobie powtarzam, że jestem najszczęśliwsza na świecie, co nie znaczy, że brakuje mi problemów. Ja myślę, że to, co koleżanka powiedziała, to bycie z Chrystusem, nawet w momentach trudnych, czasami po ludzku beznadziejnych, to ja wtedy sobie myślę, Boże, ja jestem z Tobą, czego ja się mam bać, ja nie mam się czego bać, ja idę do przodu, przecież Ty jesteś ze mną. I ja nie mam w sobie lęku. Ja po prostu, nawet jeżeli mam trudne sytuacje, jak mówię, ich nie brakuje, to przede wszystkim idę na modlitwę i sobie myślę, i się tu uspokajam, nawet w tym momencie, jak przeżywam ogromne stresy. To pierwszą moją rzeczą idę i sobie myślę, Panie Boże, muszę z Tobą pogadać. I Ty to musisz załatwić. I zawsze sobie myślę, składam to na Twoje plecy, a Ty rób z tym, co chcesz. Jakkolwiek wiem, że może mi będzie jeszcze jakoś tam trudno, a nie powiem, że jest łatwo. Ale jak mówię, to zrzucanie swoich problemów na plecy Chrystusa, to dodaje mi takich, że ja po prostu czuję się lekka. I to jest, myślę, drodzy Państwo, najlepsza puenta tego dzisiejszego naszego spotkania, dlatego niech to świadectwo będzie właśnie takim zebraniem tych wszystkich myśli, które dzisiaj tutaj nam towarzyszyły. Do następnego spotkania. Bardzo Państwu dziękuję. Pani Elu, Pani Wando, Bóg zapłaci.